Witam, witam was bardzo serdecznie, z tej strony Ziomak TV i dzisiaj gramy z Jarkiem. Dzisiaj pobawimy się troszeczkę w dealerkę. Będę pomagał Jarkowi sprzedać jego cenne towary. Tak więc mam nadzieję, że wam się wszystko spodoba i że będzie ok. Tak więc wracamy do gry. Witam, witam Jarku. Witam, witam, witam. To co, Melinka z Hoką, czy jak? Wydaje mi się, że tak, wiesz? Wydaje mi się, bo że to, tak. Bo to najdalej mamy... Czekaj, to ja sobie GPS ustawię, no nie? Na Melinkę i lecę od razu tam. To kokainkę, tak? To żyletka ta, tak? Tak, dobra. Tak, 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 żyleteczka, żyleteczka. Dobra, no to ja już tam lecę, frunę. No i będziemy się widzieć na za miejscu, chwilę. Nie? Dokładnie, no jak najbardziej. Jak najbardziej jest to wskazane, żeby tam się spotkać. Właśnie, ja nawet lecę nie w tym kierunku, jak mnie GPS prowadzi, tak lecę. No to ładnie, bardzo ładnie. No właśnie nie, no na skróty. Opresorkiem to na skróty. No, ja tak samo staram się, no nie? Tylko, że ja byłem na końcu miasta praktycznie, bo... No ja też byłem w klubie swoim, ale ten, jakby co ludzie, to my już trochę pograliśmy w GTA 5 online i... My jesteśmy mocno rozwinięci na zasadzie... Znaczy, mocno rozwinięci, przepraszam, że ci przerywam, ale mocno rozwinięci tak trochę... W sensie, no po prostu już sporo gramy i już mamy swoje biznesy, tak więc to nie są nasze początki. To już jest taki etap, że tak można nazwać nawet końcowy. Albo można też to nazwać końcowy, w sensie... Końcowy, że mamy już to, co chcemy mieć, aczkolwiek dalej się bawimy, no nie? I to daje przykład na to, że GTA się jednak nie kończy nigdy. No dokładnie, no bo że rzecz ujmując, mamy i produkcję broni, metę, amfę, banknoty. Co tam jeszcze mamy? No ja jeszcze mam chyba papiery wartościowe, aha, tak? Papiery wartościowe, no a ja tego nie mam, akurat mi to jest niepotrzebne, no ale chodzi o to, że bawimy się w sprzedaż, czy nam się uda to opylić, czy się nam nie uda tego opylić. Bo wiemy, jak GTA Online działa na zasadzie, że no różnie to bywa, tak? Możemy się rozwalić. No, dokładnie. Czy coś, to jest dla nas taka zabawa. Coś dla śmiechu, coś dla płaczu. No różne sytuacje się dzieją, tak więc no, różnie to bywa. A stwierdziliśmy, że się pobawimy nagrywając to, no nieraz... Nieraz nie śmiesznie to wy... Nieraz płaczemy ze śmiechu, bo takie różne sytuacje się dzieją w tym GTA, więc... Więc tego. Tak, żeby wam zademonstrować, to nie jest oczywiście... publiczna, że tak powiem. Niby jest publiczna sesja, ale to jest po prostu nasza własna sesja dla znajomych, bo już jakiś czas temu Rockstar Games wprowadził to możliwość właśnie, no i można sobie tworzyć, że tak powiem, własną sesję ze swoimi znajomymi po to, żeby właśnie pograć sobie. Tak więc nasza sesja jest prywatna, że tak powiem, publiczna, ale prywatna, w sensie mamy dostęp do wszystkiego, a po prostu nikt nam nie będzie przez to przeszkadzał, czy coś w tym stylu, bo niestety, no, jak gramy na typowo publicznych sesjach, no to różnie to bywa z tym wszystkim, po prostu. Już widzę, Jarek, czekasz na mnie? Tak, tak, wyłonił się zza zakrętu. Jeszcze nie wszedłem do środka, no bo nie wiem, czy wchodzisz ze mną, czy jak. A mogę wejść, wiesz? Tak szczerze mówiąc, mogę wejść. Pokażę dla swoich widzów, jak to wygląda u ciebie. No, wchodzimy. Tak wygląda produkcja kokainy. Tak, dobrze mówię? Tak, kokainy. Tak, tak. Kokainy. O, wartość 280 tysięcy, Jarek. No to ładnie. No prawie pełna jest, nie? No ładnie, jak ładnie to wygląda. No to... Zasoby pełniuśkie, towar pełniuśki prawie. Oczywiście mąka ta jest rozsypywana, wszystko jest sortowane przez osoby w bieliźnie. Nie wiem czemu, ale no. Lokacja Los Santos, 420 tysięcy, majster. O, no i super, no to lecimy z tym koksem. To ja opuszczam twój klub.
No zaraz wyjdziesz, bo samo cię wyrzuci z tego. Mówisz? Nie ujmując. Nie. A wyrzuciło mnie. Przepraszam, masz raz. Czekaj. A bo my musimy furgonetkami. Mamy 4 furgonetki, majster. Dobrze. Nie, 3 furgonetki, tak? Dobrze widzę? 3, no. Dobrze, ja ci pomogę. Mam nadzieję, że zdążymy. No, kurczę, widzisz... No 30 minut mamy na 15... Zobaczymy, który pierwszy... Tak. Tak, dokładnie, no, bo to inaczej nie ma jak, no nie? Czy musimy kto pierwszy i tyle, nie? Bo to jeszcze jedna ciężarówka zostanie, tak? Jakbyśmy w 3 grali, no to też byłoby inaczej. No, dokładnie. Mam nadzieję, że się wmieścimy. Zobaczymy, zrobimy tą akcję? No ja mam 8 km do pierwszego punktu, no nie? No ja właśnie tego nie widzę, nie mogę tego znaleźć, gdzie to jest w tych ustawieniach. No to u mnie na kanale Ziomek TV, zapraszam bardzo, będziecie mieli podgląd mniej więcej jakie dystanse są. No bo ja niestety nie mam... Ale nie wiem, czemu tak się stało, Jarek. Też nie wiem, ale miałem od samego początku to ustawione, normalnie widziałem po zmianie monitora, niestety. Może to nie jest do 4K, bo ty teraz masz monitor 4K, tak? Tak. Może to nie jest dostosowane? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dla mnie to jest, wiesz, to jest dla mnie to jest... Oj! Oj, trochę się zderzyłem. Dla mnie to jest trochę dziwne, no nie? No, dla mnie też bardzo dziwne, że ty widzisz kilometry, ja ich nie widzę, nie? No, a naprawdę to jest bardzo pomocne, bo mniej więcej można wiedzieć, jak to ty, wygląda. Wiesz, o czym teraz pomyślałem, jadąc z tą ciężarówką? Co? Jakby Avengerem wyglądało latanie z nią? Znaczy nie Avengerem, ale tym, co ja mam. Ja mam ten helikopter transportowy. No wiesz, o co chodzi, załapać tym kolbatem. Za magnes i lecieć z nim. No czy można tak? Ja widziałem, że ludzie tak na przykład kradną auta, no nie? Że po prostu biorą sobie te helikoptery, te transportowe, no i tak kradną auta, no nie? Mhm. Jestem ciekaw, jakby to do helikopterem latając, na pewno szybciej, nie? No tak, no wiele szybciej, tylko że kwestia jest tego, że ja... Nie wiem, czy tak. Nie wiem, czy nie musisz być w środku tego pojazdu. Wiesz, no ale o co chodzi? Jeden by jechał. Bo jednak punkt ci się wyświetla dopiero, gdy wsiądziesz do pojazdu, no nie? No właśnie. To może by to nie działało. Jak wiecie coś na ten temat, to możecie napisać? Dokładnie. W komentarzu? W sekcji komentarzy jak najbardziej. Czy coś takiego jest, czy nie ma? Znaczy, no mówię, ja widziałem, na pewno jest możliwość kradnięcia aut, czy tam, jak masz tą misję, wiesz, z autami, że auta eksportowe, no to jest taka opcja, że po prostu, jak ja mam ten helikopter, a właściwie mam ich dwa transportowe, to ludzie po prostu biorą sobie zlecenie, wsiadają w ten helikopter i tak kradną auto i wtedy to zajmuje dużo szybciej i no łatwiej dla policji uciekniesz, dla tych gangów, którzy cię ścigają i tak dalej, no nie? No bo to wiadomo, w powietrzu jesteś. No. Ole, błysło, panie, burza nie z tej ziemi. No też to widziałem, też się zdziwiłem. Pierwszy raz chyba widziałem taki efekt GTA. Żeby aż gdzie? Tak błysnęło. Gdzie ja mam to tu dostarczyć? Tu gdzieś mam stanąć? Nie wiem, mi jeszcze został kilometr do punktu. No ja już mam pierwszy. Ale ty w ogóle dużo przede mną... O Jezu, dużo przede mną jechałeś. No ale to dlatego, bo ja cię rozbiłem, no nie? Ja bym za... Byłbym rozjechany przez samochód. Ale jakoś się udało. Ja muszę się niestety cofnąć. No ja muszę kamerę trochę oddalić, bo jednak jazda tym panem, że tak powiem, to jest ciężko. No jest. Na przybliżonej kamerze. One są uporne trochę te wany. No, wolne są przede wszystkim. Dobra. Ja muszę iść dostarczyć.
Ale mam pierwszy. Pierwsze już dostarczone. Ja już też mam pierwsze dostarczone. Ja jak coś ci będę towarzyszył przy tym rozsyłaniu każdego. Jak ty pierwszy dowiedziesz, no to ja ci będę towarzyszył przy tym, no nie? Żeby to był jakiś też content dla kanału, no nie? Że po prostu kończymy tą misję do końca, nie tak, że ja ci dowiozę i po prostu kończę odcinek, no bo tego. Także nie, odcinki po prostu będziemy robić tak, że wiesz, że jak mamy trzy towary, no to po prostu ten, kto pierwszy zacznie, ten drugi po prostu z opresorkiem czy tam czymś będzie leciał przy nim, czy tam... O Jezu! Ale co się wydarzyło? A samochód jakiś czerwony, nie wiem co to... Pani blondynka pewnie, pani blondynka. Mini, ale mini, czy czaisz? Podejrzewam, że to było czerwone mini. Normalnie na ślizgu wyjechało ze zakrętu, no nie na drifcie. I we mnie uderzyło. Także no, ciekawie to wyglądało. Chłop pada, ja nie wiem, a tu on motorem jeździ. No, dokładnie. Ups, panie, hamulce to ja nie wiem. Panie, sorry, nie chciałem. Spoko, ja też już się parę razy rozwaliłem, więc... No jeszcze mam 2,5 kilometra do kolejnego punktu, no nie? A ja nie wiem, ile mam, bo mówię tak... Gdzieś tu na skróty bym walnął, to już bym był na miejscu, powiem ci tylko. Ja mówię, ja wyciągnę wysiądę z tego vana, od razu sobie opresora załatwię i lecę po kolejną ciężarówkę, no nie? Jakby co, to tak się w GTA nie jeździ? Tak, dokładnie. Można, tak się nie jeździ. Znaczy, sobie ułatwić... Nie no, Jarku, przepraszam cię, źle mówisz. W GTA się tak jeździ, ale w realnym życiu się tak nie jeździ, tak? No. Bo w GTA to się jeździ, tak? W GTA to się jeździ wszystko na skróty, po wszystkim i tak dalej. Wielka demolka, no po prostu zależy na czasie, no nie? Jak są skróty, to... To są skróty, jedziemy na skróty i tyle. Bo tutaj przy tych misjach akurat czas gra znaczenie, bo jak nie wyrobi mi się z czasu, no to po prostu Jarek straci pieniędzy, no. Za towar i w ogóle, no. To nie o to chodzi, żeby być stratnym, tylko trzeba być zawsze do przodu, że tak powiem. Kasa musi się zgadzać, tak? Prawda, Jarek? Tak, jak najbardziej. Trzeba rozbudowywać firmy. Dokładnie. Bo nie tylko tą firmę mamy. Nie, mamy też bazy. Mamy noc. Bazy. Klub nocny u ciebie. Tak. Ale u mnie ma... akurat za dużo misji nie ma. U mnie mamy penthouse. Penthouse. Ale jak to mozornie pod górkę wjeżdża. Sakra. Dzień dobry, ja do pani z przesyłeczką. Tak, przesyłeczka. Proszę w razie W za dużo nie używać. Tak, to ta mąka to nie jest do ciasta. Ani no to proszę pani, musiała pani tak stanąć. Boże, ale mi dało w miejsce, Jarek. Normalnie masakra. Dobra, gdzie ja mam teraz po schodach tutaj mam wejść, tak? O, dzień dobry, proszę pani. Ja tutaj mam przesyłkę dla pani. Poczta Los Santos się kłania. Przepraszam na tym chodniku, ale ja nie chciałem. Ja po prostu... ślizgo jest. I teraz muszę wracać 1,5 kilometra. Dobra, to może mi będzie już lepiej na wstecznym również zawrócić. Chociaż niekoniecznie, ale... Ale... Jakoś zawróciłem. O Boże, pani wyjechała mi tu, ja nie wiem. Nie wiem. Kurczę, ale mi wyjechał. Albo ja jemu, w sumie nie wiem. Nie wiesz kto komu? Nie wiem, ja tu ścinam zakręty wszystko. Jestem człowiek rozpierdziel. Tak więc tak to wygląda.
z naszej perspektywy. No ale pal tą brykę, panie, jedziemy z tym ostatnim chyba. Ogólnie to nagrywamy z Jarkiem to samo, w sensie te same treści, tylko że po prostu możecie zauważyć to z naszej, tak jakby z mojej i z jego perspektywy, jak to wygląda. Bo akurat to wygląda fajnie, no bo ja mówię, ja jadę jednym samochodem w inne miejsca, on jedzie innym w inne miejsca i to tak, moim zdaniem, te odcinki tak wyglądają. No niby jest to samo, ale nie do końca, bo jednak trasa się różni i tak dalej, tak więc... I jeszcze umiejętności kierowcy się różnią. No to zdecydowanie. Na plus chyba raczej u ciebie. Pani, ale w tym siwym tu proszę nie jechać teraz! No kurczę, gdzie ja mam ten punkt? Na górze to jest? Tak, na górze, panie, dobrze. Hamuj. Dobrze. Tutaj paczuszka, zostawiamy. To jest takie głupie trochę, no nie? Że te paczki są dostarczane, no kładziesz na podłogę. Sobie wyobrażasz takie coś w realnym świecie? Że wiesz, kokę albo... marihuanę tak dostarczasz, że wiesz, gościowi pod drzwi, na podłogę i to... Nie. Dobra, mi jeszcze zostały 2 punkty. Ja już doleciałem. Już wszystkie rozwiozłeś? Tak. O kurczę. To bierz kolejną ciężarówkę, no nie? No, siadłem na opresora i lecę. Dobra. Także mamy jeszcze 18 minut, tu się wyrobimy raczej, co? Raczej tak. Ja mówię zaraz do ciebie, że tak... O Jezu, dołączę, skończę... Boże święty. Skończę swoje rozwozić i do ciebie zamówię sobie opresora i po prostu do ciebie dołączę, nie? Na takiej zasadzie. Tak więc dzisiaj sobie rozwozimy kokainę, a w następnym odcinku zobaczymy, czym się zajmiemy. Zapewne możemy, czymś innym. Możemy Andrzejowi. Możemy Marychom nie, bo będziemy... Nie, to jest przerąbane. Wozić Marychę. Mówisz? No nie wiozłeś jeszcze marychy? Nie. Nie wiozłeś w grze marychy? Nie. A co? Może być bekowy odcinek, jak chcesz sobie nagrać. Okay. A no to spoko. No co bardzo, tak... bardzo bekowy odcinek może być. No to dobrze, że spoilerujesz. Nie wiem jeszcze, znaczy rozwoziłem marihuanę, no ale to nie wiem. Nie widziałem tego z tym nic śmiesznego. Nie widziałeś? Nie. To może jak rozwoziłeś, to jeszcze tych efektów nie było. Bo jaki? Ta marycha działa na ciebie. Co ty gadasz? No i jedziesz po pijanemu. Droga ci się tak, chłopie, przedstawia, że to jest porażka. Nie, a nie widziałem takiego czegoś. Nie? Nie. Ja miałem normalny obraz. Ty miałeś normalny obraz, tak? Tak. To ja ostatnio jak rozwoziłem, to miałem taki pijany, że chłopie, ja bym był... Dobrze naszprycowany wódką. Tak? A nie piłeś tak... nic wcześniej? No, co ty? Kurczę, to nie, zaskoczyłeś mnie w tym momencie, ja nie wiedziałem o takim rzeczy. Nie miałem takiego czegoś, no nie? Albo nie przypomina mi się, ale raczej nie miałem. Dobra, ja już biorę ciężarówkę. Super, ja właśnie dowożę ostatni. Mamy 15 minut. Dobra, masz dowiezione. Dobra, pomóż dostarczyć. Ja tutaj sobie opresora zamówię. No twój opresor stał tu, ten. Ja wiem, że stał, ale no wiesz. Muszę sobie go jeszcze raz zamówić, żeby do ciebie dolecieć. Po prostu zobaczyć, czy to jest z mojej perspektywy, no nie? Mhm. Czekaj. Ja już jadę jakby co, tak więc...
Dobra, ja cię namierzam. Ja cię namierzam na moje rakiety, tak więc spokojnie. Mam nadzieję, że mi się przycisk tym razem nie pomyli. Mogłoby być wesoło. No raczej nie. Nie, się śmieję, bo ostatnio jak grałem z Jarkiem, to widzowie nie wiedzą, bo to nie było nagrywane. Ale no, mam w opresorze namierzające działko, rakiety, no i pamiętam, pomagałem mu też przy rozwożeniu czegoś, no i mi się przyciski w padzie pomyliły. No i niechcący bym go zniszczył, mało blokowało. Dokładnie. Pani, ale ja pani nie pomogę wymienić tej opony, bo niestety jak pani wjechała tam, gdzie nie miała, no to... Dokładnie, to już pani sprawa, no nie? Nie mam czasu, mam 13 minut na 5 przesyłek. To nie cały. A jeszcze nie jestem przy pierwszej. No. Dobrze, wiem, że mniejsze przychody, ale niestety nie mam czasu wozić towaru na firmę. Nie mam czasu rozwozić, a gdzie towar na firmę wozić? No ci powiem, mam nadzieję, że tam później punkty są blisko siebie, nie? No tak. Bo tak mam 13 minut. A ja jeszcze nie jestem przy pierwszym punkcie. O Boże, co to jest lotnisko? A, to lotnisko to. To mogę nad nim przylecieć. Myślałem, że to jest ten, więzienie. No nad więzieniem chyba też możesz przylecieć. Chyba nie jest to. Czy mogę, no nie? Kwestia, czy będę miał konsekwencje. Zaraz słuchaj, bo już ciebie widzę mniej więcej. Ja też cię widzę. Ja ci powiem, ile masz do pierwszego punktu. Masz stąd 4,5 km. O Jezu, majster, to jest 12 minut. Nie no, 4,5 km to masz około... No, pod górkę. 4 minuty, no. O, widzieliście, kto przeleciał koło nas? Tak. Kurier, szybki kurier. No, to takim kurierem, no nie? Ogólnie, że można było opresorami dostarczać 3,8 km stąd. Żeby tymi opresorami można było dostarczać, to było fajnie, no nie? No niestety nie da się. Tu ktoś potrzebuje... Aha, policja jedzie z... przesyłką. Tak, a mi opresor namierzył ich rakietami. Ale tak myślę, nie zrobię sobie tego. Nie zrobię tego tobie, bo za blisko jesteś. Choć nie wiem, czy mi by nie zaliczyło tego, nie? Jako policyjnego pościgu? Nie, raczej nie. Raczej. Trzy kilometry stąd. 2,8. Ja mam nadzieję, że później tamte są blisko ciebie. Szkoda, że opresorem nie mogę wylądować na dachu. I co to chciałeś? Jaja. Podnieś mnie? Nie, w sensie wylądować, stać tam, no nie? Czy co chodzi? No. 2,3 km. 10 minut. Widzę. Może być ciężko. Może być bardzo ciężko, tym bardziej, że ciężarówka nie ma epy. Pełen gaz w oczach łzy na liczniku 3. Już biorę duży zak, jak już mnie zwykłe samochody doganiają, to już jest porażka. O kurczę. Może być ciężko, mam nadzieję, że tamte punkty są bardzo blisko, nie?
No jak dowiedziesz, to ja ci powiem, no nie, bo tak mi na razie pokazuje trasę do tego, 1,5 kilometra zostało. O, widzieliście znak? Andrzej się odbił. No nie mogę cię popchać niestety. No nie da się. Znaczy by dało się, żebym miał samochód, bo może opresorem nie za bardzo. Nic. O kurczę. Te, Jarek, spokojnie. Co? Zasuwasz. Ups, panie! Nie, proszę nie. No. 500 metrów masz do powrotu. Nie, widzę już to. Tylko mi chodzi o to, że jak wyskoczyłem w powietrze, no, to myślałem, że będę na boku leżał, wiesz? On ci pomógł. Gdzie jest ten punkt? Za zakrętem. Za zakrętem stali, rower mu zabrali. Jarek idzie pieszo. Masz? Tak, mam. To dobrze. No longer just smile. 2 kilometry mamy. Dobra, to mogę lecieć tu, mogę jechać tu i skręcić prawo, nie muszę jechać. Nie muszę się cofać. Musisz. Chyba. Nie muszę. Wiesz? Nie, no już mi drogę wyrysowało, nie? Aby nie dłuższą. A nie musiałeś w sumie, no. Tutaj wjeżdżasz na tą drogę. Kurde, za wysoko. Gdzie ty jesteś? Ja teraz zgubiłem. Tu gdzieś będziesz jechał. Ej, no dalej, gościu! O, no kurde. Powiem wam, że na styk, nie? Na styk wszystko. Tu jest. A ja ci powiem, że ja nie mogę wyjść. Dlaczego? No bo tak się trochę... Zaklinowałeś? Tak. Musisz sobie jeszcze raz opresora nazwać? No. Bo się trochę przyblokowałem, wiesz? Tak delikatnie tylko, tak delikatnie. No powiem ci, możemy nie dowieźć wszystkiego, nie? Czekaj, zaś ci powiem. Nie dowieziemy wszystkiego, mi zostało 6 minut. No widzę, ile ci zostało. Kwestia, jak oddalone będą punkty. Bardzo no nie są aż tak źle. Dobra, no ale za te dostarczone dostaniesz kasę, czyli powiedzmy nie dostaniesz może 400 tysięcy, czy tam ilu miałeś dostać, tylko dostaniesz no 370 powiedzmy, tak. Bo zawsze mniejsze, no. Dalej dostarczaj tą przesyłkę. No tak, to jest niestety wkurzające to jest. Kilometr masz do następnej, czyli możesz liczyć minutę. Nikogoś, na nikim się nie zatrzymia za 33 razy. Idziesz? Jadę. Ja przepraszam, że tak dziwnie ekran obracam, ale ja po prostu na padzie gram. Bo mi wygodniej się, jak powiem, jeździ, lata w GTA na padzie. Gdy mam jakąś misję, na przykład, że strzelać czy coś, no to klawiaturka i mysz oczywiście, ale jeżeli chodzi o podróż pojazdami wszelkimi, to wolę na padzie. Prycha, mój Baśka!
Gdzie to jest? Gdzie to jest? Bo nie widzę punktu. Masz? Mam. No ci powiem, dwie przesyłki, tak? Tak. Do kolejnej mamy 500 metrów. No to nie tak źle. Da, będzie wyjeżdżał. Jedzie. Kierowca, bombowca. Nie ale... jadę tu. No nie, no trochę. Dobrze, że ten pociąg tam... Kurde. Nie w tą stronę jechał, nie w tą stronę. No 3, prawie 4 minuty zostało, 3.40, 3.50. Powinien, zależy gdzie masz, będziesz miał kolejny punkt. Jak wsiądziesz, to ci powiem. 2 kilometry. Powinieneś się wyrobić. Powinienem. Kilometr został. Dasz radę, stary. Mówię około jednej minuty, kilometr siedzi około jednej minuty, no nie? Także dasz radę spokojnie. Tak więc nasz odcinek dzisiejszy prawie dobiega końca. Pod tytułem właśnie rozwozimy kokę. Dobiega końca pomału. Ale powiem wam szczerze, że na pewno musicie czekać na kolejny odcinek, w którym no nie wiem co, no albo marihuanę będziemy rozwozić, albo amfetaminę, tak? Mhm. Albo amfę, albo marihuanę, albo pieniądze. Zobaczymy. Na razie skupiamy się na takich, że tak powiem, prostych misjach, że tak powiem, biznesowych w GTA, gdyż no, to są nasze początki, że tak powiem, nagrywania na YouTube, więc musimy się jakoś odnaleźć w tym wszystkim. No i super. Ja dostałem 52 tysiące. Ja dostałem 420 tysięcy. Dobrze, super. Bardzo miło mi było dzisiaj. Również dziękuję wszystkim za oglądanie. Dziękuję wszystkim. Subskrypcję i do następnego odcinka. Na razie. Dokładnie. Zostawcie łapki w górę. Subskrypcję oraz również komentarze. No i do następnego razu. Ciela!